Kochani, dzisiaj chciałem z wami mówić o naszej wspólnej nadziei, o naszej wspólnej radości, o Jezusie Chrystusie, o naszym Zbawicielu. Któregoś dnia po jednym z rozważań podeszła do mnie siostra i poprosiłabym bym napisał takie rozważanie na temat pewności zbawienia. Czy masz pewność zbawienia? I to będzie temat dzisiejszego rozważania. Natomiast zanim zajmiemy się tym pytaniem, to chciałbym wam zadać dwa mniejsze pytania. Pierwsze pytanie związane jest... To pada takie. Czy są na tej sali grzesznicy? Dziękuję, dziękuję, że podnosicie ręce. Grzesznicy, a więc ludzie, którzy mają problem z grzechem, którzy szukają rozwiązania tego problemu. Jestem grzesznikiem. To straszne wyznanie. Jestem grzesznikiem, który nie radzi sobie w życiu. Jestem człowiekiem, który potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku. Jestem człowiekiem, który potrzebuje Chrystusa i potrzebuje Zbawiciela. Apostoł Paweł, ten wielki misjonarz, wspaniały apostoł, który nie wahał się dzielić Ewangelią w różnych środowiskach. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersecie 15, zapisał takie słowa. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus, Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Prawdziwa to mowa, jestem grzesznikiem. Ale wiecie, tak patrząc po sali nie wszyscy podnieśli ręce, także myślę, że będzie łatwiej wam odpowiedzieć na drugie pytanie. Czy są na tej sali święci? Dziękuję bardzo. No właśnie. Czy są ludzie wolni od grzechu? A może ludzie, którzy już znaleźli rozwiązanie dla swojego grzechu, znaleźli kogoś, kto obdarza ich pokojem, radością, który przyniósł im przebaczenie? Ten tekst, który przeczytał brat Artur na początku z pierwszego listu Jana, mówi: Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Ale wiecie, chyba łatwiej nam się przyznać do grzechu niż do świętości. Łatwiej powiedzieć pije, niż powiedzieć nie pije. Gdy ktoś zaprasza do wypicia jednego jeżeli powiemy, że nie, to powiemy, co on o sobie myśli, za kogo on się uważa. Zatem postawmy sobie pytanie: Jestem grzesznikiem, czy świętym, a może jednym i drugim? Na początku przyjrzyjmy się postawie grzesznika. Kim jest grzesznik? To człowiek, który ma problem, i to problem natury duchowej. To człowiek, który się kieruje w życiu swoimi zasadami moralnymi, niekoniecznie całkowicie opartymi na Bogu. A więc grzesznik to osoba, która łamie Boże przykazania. Jego postawa nie jest postawą uległości wobec prawa, wobec Bożych rad, ale często słowo ja odgrywa największe znaczenie. On mówi: Panie Boże, to co mówisz jest dobre. To jest fajna sprawa, ale nie pasuje to do mojej sytuacji. To nie jest dobre, abym kierował się twoimi radami, bo one nie przynoszą mi nagłych korzyści, a nawet ograniczają moją wolność. Zaskakujące jest to, że grzeczny człowiek w wielu aspektach uważa Boże rady za aktualne, potrzebne, ale w stosunku do innych ludzi. A więc oczekuje od nich szacunku, przejmości, życzliwości, miłości, ale te same zasady często nie obejmują jego. A co jest jeszcze bardziej smutne, w naszym społeczeństwie przyjęło się mnie, mniemanie, że eh, można łamać jedno lub kilka z Bożych Przykazań, byle nie osiągnąć jakiejś magicznej liczby 50%. Ako, apostoł Jakub sprzeciwia się takiemu myśleniu i mówi, ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. A więc złamanie jednego z Bożych Przykazań stawia nas w roli grzesznika. W kulturze, w której żyjemy, przyjęło się niemanie, że miłość składa się z poszczególnych przykazań. Ale znów możemy to powiedzieć, stoi to w sprzeczności ze słowami Pana Jezusa, który powiedział będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Na tym opiera się cały zakon i prorocy. A więc miłość jest zasadą postępowania, z której nie sposób wyrwać jednego lub drugiego przykazania. Ale jeśli czujesz się grzesznikiem, jeśli czujesz, że masz ogromną potrzebę i nie wiesz, jak sobie z nią poradzić, to jest to dobra informacja. Bo Jezus, opisując działanie Ducha Świętego, powiedział, że Jego pierwszym działaniem w nas będzie nas przekonanie nas o grzechu. A gdy rodzi się przekonanie, rodzi się potrzeba. Potrzeba rozwiązania. I Duch Święty nie zostawia nas tylko z przekonaniem, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ale podpowiada nam, gdzie znaleźć rozwiązanie. Przyjrzyjmy się zatem na początku pewnej historii zapisanej w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, wersety 10 po 13. Jeżeli macie ze sobą, to proszę otwórzcie swoje Biblię. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety 10 po 13. To historia nam dobrze znana dla tych, którzy studiują słowo Boże, ale jest w niej tak wiele treści. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden Faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak oto ten celnik poszcze dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Dwie osoby przychodzą do świątyni, przed Boży tron, ależ jakżeż inna postawa tych dwóch osób: grzesznik i celnik. Grzesznik i faryzeusz. Faryzeusz, który mówi: Oto jestem, panie Boże. I dziękuję Ci, że nie jestem jak ci inni ludzie. Dziękuję Ci za to, kim jestem. Faryzeusz widzi siebie w jasnych barwach. Jego wzrok jest utkwiony w tym, co robi, w jego dokonania. dokonania kim on jest. Może dziś przyszliśmy jako faryzeusze. Mamy za sobą długie modlitwy, posty, pielgrzymki. I oczekujemy tylko od, od Pana Boga potwierdzenia, że wszystko w naszym życiu jest dobrze i właściwie. A jego słowa, które mówią, dobrze, że nie jestem jak ten obok, jak ten celnik. Ale z tego, pycha. A grzesznik, ów celnik tej historii, tej historii ma ogromną potrzebę. On ma świadomość swojego beznadziejnego stanu. Nie ma nic, co by pozwoliłoby mu zyskać przychylność nieba. Jest tylko przytłaczająca. Świadomość grzechu i nadzieja. I to jest ważny moment w życiu tego człowieka. Grzesznik nie zasługuje na nic dobrego. Nie ma żadnych zasług. Nie może powiedzieć tak jak faryzeusz: 'Robiłem to i tamto, panie Boże, popatrz na mnie.' Ale on ma świadomość, kim jest Bóg. A Bóg w jego oczach to Bóg niesamowity. To Bóg prawa, Bóg porządku. Bóg sprawiedliwości, ale Bóg miłosierdzia i przebaczenia. Jakże pięknie przedstawił to Mojżesz, gdy pewnego razu chciał zobaczyć przechodzącego Boga, chciał zobaczyć Boga. W drugiej księdze Mojżeszowej w 34 rozdziale wersetach 5-8 przeczytamy, gdy Pan rozmawia z Mojżeszem i, i, i mówi mu, że nikt nie może oglądać oblicza mojego i pozostać przy życiu. Druga Księga Mojżeszowa, 34 rozdział. Ale jeszcze, wrócę 33 od wersetu 22. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. I teraz wersety 5 po 8. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie. Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek, grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawidzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia, i pochylił się Mojżesz śpiesznie, aż do ziemi złożył pokłon. Boże, jaki Ty jesteś wspaniały! To właśnie jaki obraz Boga nosimy w sercu, przyprowadza nas na to miejsce i prowadzi nas na to miejsce. To świadomość tego, kim jest Bóg, pcha nas w jego objęcia. Bóg, który jest naszym Zbawicielem, Bóg, który pragnie naszego dobra, naszej przyszłości. Bóg, który stworzył nas na swój obraz, obdarzył umysłem, intelektem, każdego dnia obdarza nas radością. Bóg, który stworzył nas nie jako sługi, ale jak wielokrotnie Słowo Boże podkreśla jako przyjaciół przyjaciele Boży. Bóg, który czyni wszystko dla naszego dobra, który każdego dnia zapewnia nam ratunek, w pierwszym liście Jana otwórzcie wraz ze mną, słowa z czwartego rozdziału, wersety 14 po 16, pierwszy list Jana czwarty rozdział I tam wersety 14 po 16. A myśmy widzieli, świadczymy iż Ojciec posłał Syna jako zbawiciela świata. Kto tedy wyzna iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. A myśmy poznali i uwierzyli, że Bóg jest miłością, a myśmy doświadczyli tej Bożej Dobrodziejstw, Bożej Miłości. Duch Święty nie pozostawia człowieka ze świadomością grzechu, ale pragnie go zaprowadzić w objęcia Chrystusa. To Duch Święty maluje przed człowiekiem obraz Chrystusa. I tylko człowiek, który jest przekonany o swojej potrzebie, o swojej nędzy. O swoim braku, będzie szukał zbawiciela, a wtedy Chrystus stanie się dla niego wszystkim, wypełni całe jego życie. I nie ma innej drogi, nie ma innej ścieżki jest tylko Jezus. Jest tylko cudowny plan zbawienia. Wszystko na nim i w nim jest ugruntowane, mówi Słowo Boże. Dlatego z ust ludzi, którzy poznali prawdę, którzy głoszą Ewangelię, słyszymy słowa uwielbiające Jezusa. Apostoł Piotr napisał. Nie ma w nikim innego, nie ma danego imienia pod niebem, żadnego innego poza imieniem Jezus, w którym moglibyśmy być zbawieni. A dziś problem grzechu stał się problemem powszechnym za czasów Noego i Lota. I dziś problem grzechu się coraz bardziej nasila. Biblia sprawozdaje, że te same zachowania, ten sam duch opanuje ludzkość za wyjątkiem małej grupy ludzi resztki. Zapowiedź tych trudnych czasów przejawia się w księdze Daniela, w prorokach, w Ewangeliach, a swój finał znajdujemy w Apokalipsie. I tam całe rozdziały wskazują na walkę szatana z ludem Bożym. W Apokalipsie 12 rozdziale czytamy, że przyszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. W 12 rozdziale czytamy, że stawia małych i wielkich i domaga się od nich czci. Domaga się od nich pokłonu, i ten czas nadchodzi. Ktoś powiedział, że diabeł nie jedzie na urlop, nie robi sobie wolnego. On tylko zmienia sposoby, w jaki, w jaki chce do nas dotrzeć. Wróg lo, rodzaju ludzkiego zmienia tylko metody, w jaki sposób nas zwieść. Apostol Piotr opisując i przestrzegając przed działaniami diabelskimi w naszym życiu powiedział, a przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący. To jest przerażające słowo. Odwołuję się zawsze do swojej pamięci, gdy widziałem lwa w zoo oczywiście. Ale zostać z tym zwierzęciem głodnym na osobności? Przecież to jest Coś niebywałego, strasznego. To nie jest komar, którego możemy, wiecie, zlekceważyć, ale to istota, która zagraża całemu naszemu życiu, całej naszej przyszłości. On, który od początku jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa, jak powiedział o nim Pan Jezus. I on od samego początku mówił Ewie o braku konsekwencji w łamaniu prawa Bożego. On powiedział: Na pewno nie umrzecie. Nieważne, co tam powiedział Pan Bóg, ważne, że możecie wiele zyskać. Kto by się przejmował tym, co mówi Bóg? A skutki nastawienia ucha na takie propozycje szatana są do dzisiaj oglądane. I te kłamstwa trwają do dzisiaj nadal. Ale szatanowi udało się doprowadzić do czegoś strasznego. Oto dzisiaj ludzie uważają, że stroją po stronie Bożej, że są wyznawcami Pana Boga kiedy rzeczywistości nie mają z nim nic wspólnego. Lekceważenie Bożych przykazań stało się nagminne, ktoś powiedział ustawowe. Dziś człowiek otoczony jest przez mnóstwo swoich powierników duchowych, księży, kapłanów, pastorów, którzy utwierdzają go w przekonaniu, że łamanie Bożych przykazań nie przynosi żadnych konsekwencji. Gdy Słowo Boże mówi, pamiętaj o dniu sabatu, oni mówią, to nieważne. Ważne, żebyś przestrzegał inny dzień. Gdy Jezus mówi: Ja jestem Panem Sabatu, oni mówią: To nieważne, Panie Jezu. Słowa tak mówi Pan, zostają zastąpione słowami nauczycieli, którzy uzurpują sobie prawo do występowania w imieniu Boga. I coś niewiarygodnego stało się w chrześcijaństwie. Oto człowiek zaczął poprawiać Boże przykazania. On mówi: My mamy prawo, my zdecydowaliśmy, ale Słowo Boże ostrzega nas. Już w księdze proroka Daniela mówiło o odstępstwie, które pojawi się w chrześcijaństwie, o małym rogu, który będzie walczył z ludem Bożym, który będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Jakżeż przeciwnie brzmią do tego oświadczeń słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale? W wersecie 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem zmienić zakon albo unieważnić. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Bo pierwej niebo i ziemia przeminą, niż by miała przepaść jedna kropka czy jedna kreska z zakonu. Nie myślcie nawet, że przyszedłem coś zmienić. Nie przyszedłem zmienić, ale żyć według tego słowa. Dlatego dziś apeluję do siebie, do każdego z nas. Abyśmy dali sobie czas, abyśmy otworzyli Boże Słowo i zobaczyli, co Bóg chce nam powiedzieć. Czy żyjemy zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, czy żyjemy zgodnie z tym, co powiedział mój i Twój Zbawiciel? Czy idziemy za Nim, czy trzymamy się Jego Słowa? A może, a może, a może już trzymamy się kogoś innego? A może już słuchamy kogoś innego? Dajmy sobie czas. Dajmy sobie czas na refleksję, na zastanowienie się. Czy w moim życiu wszystko jest dobrze? Dobry, idzie w dobrym kierunku. Ale Boży przeciwnik będzie robił wszystko, abyśmy sobie tego czasu nie dali. Diabeł wykorzystuje zachowania grupy. Bo co ludzie powiedzą? Co powiedzą moi znajomi w pracy? Gdybym się tak uchwycił Słowa Bożego, gdybym się tak uchwycił Chrystusa, to co powiedzą ci, których, ci którzy są mi bliscy? A może to pytanie, które sobie stawiamy, powinno brzmieć inaczej: A co powie Pan Jezus? A co powie Pan Jezus, kiedy ja nie pójdę za Nim? Kiedy ja zbagatelizuję tak wielkie zbawienie? Trudno się sprzeciwić grupie. Trudno zachować się inaczej niż wszyscy. Przecież wszyscy nie mogą się mylić. Przecież ktoś zauważyłby błąd i pewnie podniósłby jakiś raban, zacząłby ostrzegać innych ludzi. Tak sobie myślę, drodzy, gdybyśmy się wybrali w gronie znajomych na wakacje, na Mazury, nad Morze, mielibyśmy tam wykupione kwatery, jechalibyśmy w samochodzie z naszymi bliskimi, śmialibyśmy się i byłoby przyjemnie i miło. A w pewnym momencie zobaczylibyśmy, że kierowca źle skręcił, że wybrał jakąś boczną drogę. Czy zwrócilibyśmy mu uwagę? Ja myślę, że tak. Powiedzielibyśmy: Słuchaj, źle. To nie jest dobry kierunek, powinien jechać tam. Ale on by powiedział, że jest wszystko dobrze, i on zna drogę, i jedziemy we właściwym kierunku. Gdybyśmy zobaczyli na kolejne znaki, i one po ko raz kolejny by nas ostrzegały, że nie jedziemy we właściwym kierunku, no znowu może byśmy zwrócili uwagę, ale gdybyśmy byli ignorowani raz po raz, to musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej jechać. W tym złym kierunku, wiedząc, że nie dotrzemy na miejsce, czy może zrobić coś, co spowoduje jakieś otrzeźwienie, jakąś refleksję? I jeżeli byśmy mieli tylko dojechać na wakacje, to nic, ale jeżeli chodzi o nasze życie, o naszą przyszłość? Może kiedy wyjdę z tego samochodu. Może oni się zatrzymają, może ci moi bliscy, tych, których kocham, może sobie zadadzą pytanie, czy jadą w dobrym kierunku, czy droga, którą podążają, to droga życia i zbawienia. Może mój przykład będzie dla nich jakimś otrzeźwieniem. W pewnej anegdocie tuż przed zakrętem stał pastor i ksiądz. Wołali na ludzi. Słuchajcie, nie jedźcie tą drogą, ta droga prowadzi do śmierci. Koniec tej drogi to koniec waszego życia, ale ludzie jeszcze bardziej przyspieszali przed zakrętem, jeszcze bardziej ich mijali. Zniechęceni zaczęli się zastanawiać, co jest nie tak. Ostrzegamy ludzi, mówimy im, że to nie jest właściwy kierunek, ale oni w ogóle na nas nie reagują. I przyszła im taka myśl: może wystarczy powiedzieć, że. Za zakrętem zawalił się most. Jeżeli teraz nie zaczniesz hamować, to czeka cię śmierć. My nie musimy brać wzoru z ludzi, którzy przyspieszają przed zakrętem. Nie musimy tak głupio tracić swojego życia. Możemy się zatrzymać. Możemy otworzyć Słowo Boże i możemy sprawdzić, czy podążamy za Jezusem. Czy Jezus króluje w naszym życiu? Czy jego słowa królują w naszym życiu? Czy są dla nas ważne? Diabeł wykorzystuje zachowania tłumu i nie możemy ignoro ignorować tej zasady. Widziałem pewne doświadczenia, w których ludzie byli poddani właśnie presji tłumu i zachowywali się zupełnie, zupełnie inaczej. Pierwsze doświadczenie mówiło, że zostały narysowane trzy odcinki. Jeden o długości 5 cm, odcinek A. Odcinek B o długości 5 cm i odcinek C o długości 50 cm. Redaktor, który prowadził to doświadczenie, zebrał 20 podstawionych osób i jednego przechodnia, który był z ulicy, który przechodził. I powiedział, że będzie zadawał pytania odnośnie tych odcinków, żeby odpowiadać zgodnie z prawdą. Wiecie, gdy zadał pytanie, który odcinek jest podobny, no to pierwsza osoba podstawiona powiedziała, że A i C. Ten przechodzień, który zaczął się przyglądać tej tablicy, zaczął porównywać zaczął się uśmiechać, uderzać łokciem drugiego człowieka. Gdy zapytali drugiego człowieka, który jest pod, odcinek od powiedział, że A i C. Zaczął przecierać oczy i przyglądać się tej tablicy jeszcze bardziej, bo nie mógł wierzyć, że ci ludzie mówią, że A i C są do siebie podobne, jak nie miał nic są wspólnego. Gdy przyszło do niego, powiedział, że A i C są do siebie podobne. W drugim doświadczeniu. Człowiek przyszedł odebrać zdjęcia do paszportu u fotografa. Fotograf dał mu zdjęcia, nie jego. I człowiek odbiera te zdjęcia, od, otwiera i mówi, ale proszę Pana, Pan się pomylił, to nie są moje zdjęcia. Fotograf odbiera od niego i mówi, jak to nie pana, przecież to pan jest. Człowiek zaczyna się wpatrywać w te zdjęcia i mówi, no, ale przecież to nie jestem ja. Fotograf mówi: No, przepraszam, to są pana zdjęcia. Nie wiem, czego pan od, ode mnie oczekuje. Idzie do lustra, porównuje zdjęcie z, z, ze swoim wizerunkiem w lustrze. No, no, mówi: No, nie jak to, nie jestem podobny do tego człowieka. Wraca do fotografa i w tym momencie zaczynają przychodzić klienci. Mówi: O co chodzi? No, i bo fotograf mi wydał nie moje zdjęcie. No, niech pan pokaże. No mówi: Jak to nie pan? Przecież to pan jest na tym zdjęciu. Człowiek zaczyna być. Odhumaniony, wchodzi następny, wchodzi następny, i wszyscy potwierdzają, że to jest jego zdjęcie. W końcu fotograf się go pyta, czy pan odbierze to zdjęcie, czy nie, no, bo, bo pan kolejka się robi. Biorę. I trzecie doświadczenie, które też widziałem, kiedy można się wyzbyć swoich poglądów. Reporter zadaje pytanie przed nagrywaniem: czy można bić dzieci? I Różne wypowiedzi się, z reguły są to opowiedzi negatywne. Gdy przychodzi do tego, do tego, tego przechodnia, on mówi: Nie wolno bić dzieci. Gdy byłem dzie dzieckiem, to byłem bity przez tatę źle to na mnie wpłynęło. Ach, no i okej, okay. no to teraz nagrywamy. No i pierwsza osoba, która. Czy wolno bić dzieci? Mówi: Tak, oczywiście, że wolno, że należy, bo to dyscyplina i tak dalej. I gdy przychodzi do tego człowieka, on mówi to samo doświadczenie, ale mówi. Wie pan co, nie y, powinno się bić dzieci, bo gdy byłem bity w dzieciństwie, to wyszło mi to na dobre, nauczyłem się, jak można łatwo się wyzbyć z prawdy, swoich przekonań. Ale wiecie, obserwowałem kiedyś człowieka, który przyszedł na nabożeństwo, który cieszył się Ewangelią. Jak to ktoś powiedział, że był tak zafascynowany Ewangelią jak Reksioszynką. Tak mu to smakowało, pełen radości, ale potem przyszło doświadczenie w domu. Sprzeciwy i powoli gasnął. I dziś już nie ma go pośród nas. Ta radość, która, którą niósł, została zaprzepaszczona. A co powie Jezus? Nie co powiedzą ludzie, ale co powie Jezus? Bracia i siostry, nie dopuśćmy do chwili, kiedy Ewangelia zostanie wyrwana z naszego serca. Walczmy o Ewangelię swoją postawą, swoim zachowaniem. Brońmy prawdy, bo w przeciwnym razie nie zostanie nam nic w ręku. Ale gdy staniemy do walki o prawdę i za prawdę, nie będziemy sami. Chrystus będzie naszym orężem. Chrystus jest tak bardzo nami zainteresowany, tak bardzo nas kocha, że chce się stać tak nam również bliski. I historie biblijne często opowiadają o bożych mężach, wspaniałych Bożych mężach, którzy się nie wahali stanąć naprzeciwko tłumu. Pamiętacie Dawida, jak on był zdumiony, gdy ten rumiany chłopiec przyszedł i zobaczył, jak. Cały Izrael jest lżony przez Goliata przez 40 dni. Gdy on usłyszał, co ten człowiek wypowiada, on nie mógł tego znieść. Nie wahał się młody chłopiek, chłopak stanąć przeciwko ogromnemu Goliatowi. Ale wiecie, gdy patrzymy na historię Dawida, to nie są to tylko historie zwycięskie. Pamiętamy jego upadek, to gdy wdał się w cudzołóstwo, morderstwo jednego ze swoich najlepszych generałów, i gdy Pan Bóg posłał do niego proroka Natana, aby mu pokazać pewną sytuację, i gdy Dawid uświadamia sobie to, co się stało w jego życiu. Otwórzcie drugą Księgę Samuela, 12, rozdział, wers 13. Bo to są słowa, które mówią nam tak wiele. Druga księga Samuela 12 rozdział wers 13 Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Dawid nie mówi: Panie Boże, ale ty pamiętasz tą sytuację z Goliatem? Panie Boże, ty pamiętasz jak się cieszyłem, gdy sprowadzano arkę? Skrzynie przymierza Panie Boże, te moje modlitwy, moje posty. Tam nie ma takich słów. Gdy przychodzi świadomość grzechu, to Dawid ma tylko jedno słowo do powiedzenia Panu Bogu. Zgrzeszyłem. Jestem grzesznikiem. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie mam nic, co bym ci mógł pokazać. A Bóg odpowiada na to słowa Dawida takimi, jeszcze w tym samym wersecie zapisanymi. Pan zajrzekł do Dawida, Pan również odpuścił Twój grzech. Nie umrzesz. Boże przebaczenie. To nie znaczy, że konsekwencje grzechu nie pojawiły się w życiu Dawida, bo czytamy o tym, że te konsekwencje były już cały czas. Ale Bóg przyjął wyznanie Dawida i przebaczył. Dawid. Często wspominamy Psalm 51. Mówi się o Dawidzie, jest to psalm pokutny Dawida. Często wspominamy te słowa, modlitwę. Psalm 51 i słowa tutaj z wersetu 12. Serce czyste stwórz we mnie o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego ducha świętego. Ale do mnie przemawia strasznie wers 14. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzy mnie duchem owoczym. Grzech powoduje, że nasza radość zbawienia gdzieś ulatnia się. Przywróć mi, panie, radość, to szczęście, poznając Ciebie, być życia z Tobą. Daj mi tej siły, tej motywacji do mojego życia, abym się cieszył, abym znów przeżywał i rozpamiętywał to, co Ty dla mnie uczyniłeś. Jeśli czujesz, że jesteś grzesznikiem, to jest przed tobą ratunek. Szukaj społeczności z Jezusem. Przyjdź do Jezusa. Apostoł Paweł swoich, swoje listy często adresował do świętych. Do świętych w Efezie, do świętych w Koryncie. A ja myślę, że gdy dzisiaj by pisał swój list, to napisałby do świętych w Wiśle, do świętych w Bielsku Białej. Dlaczego? Jak to skonfrontować z wypowiedzią apostoła Jana z pierwszego rozdziału wersecie, werset ósmy, gdzie przeczytamy, jeśli mówisz, że nie masz grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Myślę sobie, kochani, żebyśmy się strzegli ludzi, którzy mówią o swoim idealnym życiu, tego, co robią, a czego już nie robią, co oglądają, a czego nie oglądają, czego słuchają, a czego nie słuchają, co jedzą, a czego nie jedzą? Paryzeusz w przypowieści to był taki święty człowiek, jakżeż pięknie i pobożnie wyglądało jego życie. Dawał nawet dziesięcinę z mięty i kopru, z ziela, które wyrosło na, w doniczce na balkonie. Kiedy stajemy się święci? Pismo Święte mówi, że gdy człowiek przyjmuje Chrystusa jako jedynego swojego Zbawiciela, jako swojego Pana, to zostaje okryty szatą sprawiedliwości Chrystusa. Jan wyraża to w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, takimi słowy: Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec. Patrzcie, jak Bóg nas uszanował, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. To, gdy przyjmujemy Jezusa jako swojego pana, to przez to stajemy się świętymi ludźmi i nie ma w tym ani krzty, ani rąbka naszej zasługi. Święte życie zbawiciela czyni nas świętymi. Dlatego wróćmy do tego pytania, które postawiliśmy sobie na początku: czy masz pewność zbawienia? Pytania, które być może słyszałeś, siostro i bracie: czy masz pewność zbawienia? Jeśli odpowiem, że mam pewność, no to może pomyślicie sobie wtedy: Ależ on jest zadufany w sobie człowiek. Taki Piotr, poczekaj, przyjdą na ciebie doświadczenia, to zobaczysz, czy będziesz miał pewność zbawienia. Ale jeżeli odpowiem, że nie mam pewności, że nie mam pewności ratunku, że nie wierzę, że Jezus mnie ratuje i zbawia? W liście do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale, w ci pierwszym przeczytamy definicję wiary. A wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. A więc pewność nie wynika, pewność zbawienia nie wynika z mojej postawy. Ale tak jak nie wynika z niej moja świętość. Pewność zbawienia to nadzieja położona w Bogu. Nadzieja ponad nasze wyobrażenia, nasze czyny. Mam pewność zbawienia, ponieważ mam wiarę w Chrystusa, bo to jest mój Pan. On mnie nie porzuci, on mnie nie zostawi w tym świecie. On mnie kocha. Kocha ponad siebie. Hiob tak mocno doświadczany przez szatana, gdy siedział w popiele i drapał się z skorupą, powiedział takie słowa w wersecie, 19 rozdziale, w wersecie 25. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że ostatni nad mym prochem stanie. Ja wiem, że mój Zbawiciel żyje i ostatni nad moim prochem stanie. Jezus mówił o miłości Boga i czynił miłość. W pakcie największego wyrzeczenia stał się człowiekiem. To pani stwórca przychodzi na ten świat jako dziecko. Rodzi się w biednej żydowskiej rodzinie. Nie rodzi się jako cesarz, jako król, którymi nakazami mógłby ustanowić swoje królestwo. A gdy rośnie, nie znajduje zrozumienia. A gdy później staje się nauczycielem, jest otoczony przez ludzi, którzy często czyhają, aby go pochwycić na jakimś słowie, aby mu coś zarzucić i każdy czyn, który miałby prowadzić ludzi do niego jest podważany. A Jezus niestrudzenie, strudzenie, nie zachwianie podąża drogą, drogą, która prowadzi go do jednego miejsca, do krzyża, do którego zostaje przybity. Umierający zbawiciel w straszliwych mękach, trudno sobie nawet nie wyobrazić, kiedy jest opuszczony przez wszystkich. Zlany krwią, bity, wyszycany i wyśmiany, on z tego krzyża woła: Ojcze, nie policz im tego grzechu. I to jest mój Pan. To jest moja pewność zbawienia. Dlatego, gdy ktoś pyta mnie, czy mam pewność zbawienia, nie waham się odpowiedzieć tak: Moją pewnością zbawienia jest Chrystus. Ja jestem upadłym człowiekiem, mam swoje wady, problemy, grzechy. Walczę z nimi, proszę pana Boga o ratunek, o pomoc. Ale moja pewność jest w Jezusie. On mnie nie zostawi, On mnie tutaj nie porzuci. Dlatego dziękuję Panu Bogu, że były takie dni, że Ewangelia zapukała do mojego domu, do moich drzwi, że wzrosła w moim sercu. Cieszę się z każdego dnia, w którym Chrystus jest uwielbiony i wywyższony. Dlatego i Ty, bracie, i droga siostro, możemy mieć pewność zbawienia i musimy mieć pewność zbawienia, bo Chrystus jest naszą pewnością. Pan, nasz Pan. Powiedział, że nas tu nie zostawi, że pewnego dnia po nas wróci. I również wierzę, że jego obietnica jest pewna, i również mam pewność jego powrotu. I oby, gdy Jezus wróci, zastał nas, kochani, czekających z radością na jego powrót. Życzę tego sobie i Wam. Amen.